Cześć, norski bar, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft. I tak, w końcu, kurde, będę mógł wam pokazać to wszystko, co do tej pory zbudowałem, co zajęło mi grubo ponad 2 tygodnie, więc naprawdę masę, ogrom po prostu pracy, którą gdzieś tutaj musiałem włożyć. Ale dzięki temu naprawdę jestem w stanie wam teraz wszystko zaprezentować i nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle, wygląda to naprawdę spoko. Naprawdę powiem wam szczerze, że wygląda to nawet lepiej niż sobie wyobraziłem, więc naprawdę jestem zadowolony, tak. I zmęczony, ale zadowolony przede wszystkim. Dobrze, dzisiaj pokażę wam po prostu świątynię Withera, ale to nie tylko, ponieważ całą drogę do świątyni Withera również wam pokażę, ponieważ za jakiś czas, jeszcze na razie nie wiem kiedy, ale już wam jakiś czas temu obiecałem, że udostępnię wam ten oto zapis gry. Udostępnię go wam, tak, bo się pytacie sobie chyba pod każdym odcinkiem: Eldrzej, czy udostępnisz ten zapis? Proszę, fajnie, fajne jest, w ogóle chcielibyśmy sobie pograć. Spoko, udostępnię, ale jeszcze nie teraz, ponieważ mam jeszcze kilka projektów, które chcę skończyć, które w ogóle nawet jeszcze ich nie zacząłem po części. Dopiero gdzieś później, ewentualnie właśnie coś takiego wam udostępnię. Tutaj mamy skrzynię rzeczy na wyprawę, w której jeszcze nic nie ma, ale to dopiero w następnym odcinku, ponieważ w następnym odcinku ruszamy na mega wyprawę, żeby znaleźć dżunglę i w ogóle przeżyć jakieś nowe przygody, uzupełnić na pewno masę surowców, które również gdzieś tam będę potrzebował, więc wszystko, myślę, fajnie się ze sobą połączy. Tak. I ta wyprawa na pewno nie będzie trwała jednego odcinka. Myślę, że 2 odcinki również nie będzie trwała. Podejrzewam, że 3, może nawet 4, jeżeli dobrze pójdzie. I to takie dosyć konkretne będą odcinki, więc dla ludzi, którzy gdzieś tam lubią te dłuższe odcinki, dobre wieści, ponieważ będą to dosyć naprawdę długie odcinki, w których jeszcze konkretnie nie jestem pewien, co będziemy robić, poza tym, że będziemy właśnie szukać owej dżungli. To zastanawiałem się ogólnie, co moglibyśmy robić właśnie w tych odcinkach, gdzie ja tak będę właśnie gdzieś tam podróżował, więc na pewno będę czytał masę komentarzy gdzieś tam, które będziecie pisać, i będę gdzieś tam poruszał, powiedzmy, po części tematy, które gdzieś tam właśnie w komentarzach są. Dlatego też po prostu piszcie te komentarze, jakieś historyjki czy jakieś kurde pytanka, co tam macie, i myślę, że będziemy mogli wtedy jak najbardziej to wszystko poruszać w odcinkach. Tak więc pokażę wam, jako że właśnie powiedziałem o tym save'ie, że udostępnię wam ten save, a pokażę wam po prostu dzisiaj, w jaki sposób dostać się w ogóle do tej świątyni Withera i co fajniejsze, czy może ciekawsze, ale to później, no nieważne. Dobra, usuwamy tutaj pochodnie i dajemy tutaj beacon bloka. I proszę bardzo, mamy w tym momencie żółty promień. Tutaj w sumie już tak naprawdę mógłbym dać to szkiełko, żeby ono od razu było tutaj żółte, ale niech będzie, że tutaj jeszcze jest takie światło, właśnie takie niebieskawe, a tutaj jest żółty promień. W tym momencie moja podniebna cytadela jest skończona. Jestem naprawdę z niej zadowolony. To była pierwsza taka konkretniejsza, myślę, tutaj budowla. W sumie nie. Pierwszą taką konkretniejszą była chyba świątynia... Nie, przepraszam. Pierwsza moja to w ogóle ta wieża. To było pierwsze takie tutaj największe i myślałem, że to będzie największa budowla, którą do tej pory zrobię. Później była właśnie świątynia Withera, później była świątynia Ender Dragona, później było to. No i teraz świątynia Withera. Następną, myślę, dosyć też sporą budowlą, na którą będę musiał poświęcić troszeczkę czasu, będzie wspominana w kilka odcinków już stacja kolejek, która również będzie wymagała troszeczkę pracy, ale tutaj nie będzie ogromu, jeżeli chodzi o tą samą bazę czy coś w tym stylu, tylko prędzej właśnie te wszystkie trasy i to wszystko połączyć. Myślę, że to będzie zajmowało troszeczkę więcej czasu. Dobra, powiem wam szczerze, że tak. Wpadłem na pomysł, żeby połączyć tą całą świątynię Withera z tą oto wysepką, głównie właśnie dzięki wam. Ponieważ pisaliście mi właśnie w komentarzach gdzieś tam, żebym w ogóle tutaj na tej wysepce zrobił tą świątynię Withera, ale myślę, nie, to nie będzie miało swojego klimatu. Wither, pomimo tego, że właśnie lata, że tak, a to jest taką bardziej mroczną postacią, dlatego to powinno być w takim miejscu bardziej schowanym, bardziej takim tajemniczym. Dlatego też wszystko jest pod ziemią, ale jak się do tego dostać? No, nie jest to łatwe, na pewno nie jest to łatwe. I załóżmy sobie, teraz przede wszystkim musicie sobie wyobrazić jedną najważniejszą rzecz. Wyobraźcie sobie, że to wszystko, co teraz widzicie, znajduje się na serwerze, gdzie nie macie możliwości jakby w żaden sposób
nie wiem, polecieć sobie gdzieś, przekopać się w jakiś dziwny sposób i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że to wszystko jest w takim miejscu, że nie możecie w żaden sposób jakby ingerować. To może tak, że nie możecie ingerować, nie możecie właśnie się przekopać i tak dalej, tylko musicie w odpowiedni sposób przejść do danego miejsca. Ok? Uruchomicie wyobraźnię? Jest ok. Dobra. Wchodząc do portalu, kierujecie się na lewo. Dokładnie, kierujecie się na lewo. I tutaj macie dwa przyciski, tak? Bo na przeciwnej stronie też są dwa przyciski, żeby troszkę większy mindfuck był. W sumie tam po tamtych stronach nie ma, ale tutaj z dwóch stron normalnie są przyciski, więc łącznie jest przycisków 4. Ale tylko jeden otwiera nam przejście. Klikamy ten oto przycisk, kierujemy się do naszego beacon bloka, otwiera nam się przejście. Dokładnie tak, które zaraz za nami się zamyka, więc nie ma możliwości jakby odkrycia tak bardzo prosto jakby tego przejścia, bo nawet jeżeli ktoś tam se kliknie ten guzik czy coś, no dobra, to gdzieś tam za jakiś czas mu się coś uruchomi. Po drugie, mówię, jest kilka guzików, więc niekoniecznie jest to uznawane za mechanizm, tylko prędzej może za ozdobę, no i nie jest to aż tak widoczne. To jest pierwsza rzecz. Schodzimy tutaj. Czy jesteś tego pewny? Dokładnie tak. Ponieważ, jak możecie się domyślać, spadniemy. Tak, spadniemy. I nie mamy, znaczy nawet jeżeli byśmy mieli zarąbistą zbroję, no to jesteśmy o jakieś 200 kratek nad ziemią, więc zginiemy. Ale okej, stajemy sobie tutaj, klikamy guziczek i spadamy. I spadamy w lawę. I giniemy. A może jednak nie. Przelatujemy przez lawę, dokładnie tak. Tutaj zginiesz. Bardzo przyjemny komunikat. No i jak widzicie, mamy tutaj lawę. No i załóżmy, mówię, że jesteście w takim momencie, że nie macie w tym momencie żadnej opcji, żeby sobie polecieć do góry, żadnej opcji, żeby się przekopać, nic z tych rzeczy po prostu, nie, po prostu zginiecie w tym momencie w lawie. No i z pomocą przychodzi tutaj kolejny ukryty guziczek, który jest tutaj. Klikamy go sobie. Słyszeliście ten dźwięk? Dokładnie tak. Możecie się domyślić, co się teraz stanie. Klikamy sobie tutaj prawy, tylko niech ja trafię. I o, proszę bardzo, jesteśmy w wózeczku. I teraz jedziemy sobie na przejażdżkę. Okej, spadamy. Jedziemy dalej. Coś się otworzyło. Wysiadamy z wózeczka, on sobie tutaj zostaje, no i to jest tylko jedyna rzecz, której na razie jakby nie mogłem jakby wyeliminować, bo chciałem, żeby ten wózeczek jeszcze gdzieś później ewentualnie się niszczył czy coś takiego, bo jeżeli ja go zniszczę, no to te drzwi się po prostu zamkną, czy ta ściana może tak, bo tutaj normalnie jest jakby ściana i wtedy ewentualnie, tak jakby w cudzysłowie, ktoś może za nami przyjść, więc na przykład mógłbym spróbować zrobić coś takiego, że no nie wiem, stanę gdzieś tutaj i go zniszczyć, co by nawet nie było złym pomysłem. No. O. I proszę bardzo. I nam się teraz to zamyka. No ten wózeczek sobie po prostu tam zniknie. No nic. Tak więc mamy przed wami świątynia Widera. Po raz pierwszy u mnie na odcinku. I liczę na wasze pozytywne odczucia. Damy sobie jeszcze kuźwa F8, żeby było fajnie płynnie. Uwaga. Tam, 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 tam. Tia. Mamy otóż przed sobą Widera. Dokładnie tak, Widera, którego stworzyłem z wełny i po części z gliny, po części również z kwarcu. I dlatego jakiś czas temu mówiłem, że zacząłem od Widera, gdzieś tam, znaczy zacząłem od jednej postaci, tak, i do tego musiałem dopasować całe pomieszczenie. Dlatego to było cholernie przerąbane zrobić tutaj to pomieszczenie, gdyż jak widzicie, jest ono ze dwa razy wyższe niż w świątyni Ender Dragona i długość powiedzmy jest taka sama, no ale mówię, wysokość robi swoje, jednak dwukrotna ilość cobblestone'a i wszystkiego, co tu musiałem przekopać. O tyle dobrze, że tutaj gdzieś trafiłem na jaskinię, więc troszeczkę było to łatwiejsze, jeżeli chodzi o kopanie, no ale z drugiej strony znowu musiałem obudowywać te ściany, więc to też nie było takie przyjemne. Od czego by tu zacząć? Jak widzicie, mamy różne takie tutaj fajne, mam nadzieję, że fajne takie po prostu strumyki z lawą, które jakoś tak jakby
upiększałem jakby to miejsce troszeczkę. To miało być wszystko w miarę mroczne i w ogóle. Tutaj mamy, jak widzicie, również takie o tutaj jakby jeziorko z lawą przykryte, tutaj wszystko szkłem. Tutaj również sobie tak spływa ta lawa. Tutaj bardzo się ogólnie bałem, ponieważ jak widzicie, no Wither jest w dużej części z wełny i bałem się bawić tą lawą ogólnie, żeby po prostu mi się to nie podpaliło, bo się chyba popłakał po prostu. No ale udało się jakoś to zrobić w ten sposób, że nic się tutaj nie podpaliło i wszystko jest pięknie. No i dobra. Teraz przede wszystkim takie, mam nadzieję, najważniejsze pytanie, które teraz ja chcę wam zadać i wy może mi chcecie zadać. Ja chcę wam zadać na pewno pytanko jedno, czy wam się to podoba? Ponieważ mówię, zużyłem tutaj naprawdę dużą ilość czasu, dużą ilość materiałów, dużą ilość wszystkiego tak naprawdę. Ale uważam, że wyszło mi to naprawdę fajnie. Szczególnie ten Wither mi się podoba, ponieważ go robiłem bez żadnego projektu jakby wcześniejszego, tylko wszystko z głowy na innym świecie, potem to musiałem po prostu jakby przekopiować tutaj i stworzyć to samo, więc uważam, że jest ok. Jest prawie, że 1:1, ponieważ główka normalnie jest 8:8, czyli tak jak mamy skina swojego i jakiegokolwiek innego, no tutaj te główki są mniejsze, więc one tak po prostu wyglądają jak takie łyse. No i kolorystycznie myślę, że również wyrabia ok. No i pewnie wasze pytanie w moim kierunku jest pewnie takie. Jak stąd wyjść? Dokładnie, jak stąd wyjść? Powiem wam taką ciekawostkę, że jesteśmy w tym momencie na poziomie... Gdzie to jest? 8. Więc dokładnie 1-2 poziomy niżej już zaczyna się Bedrock. Z tego wynika, że nie można w żaden sposób w dół nigdzie żadnymi tunelami przejść. To jak stąd, kurde, wyjść? No wiadomo, można się tutaj przekopać. Nie, nie można. Pamiętajcie o naszej zasadzie wyobraźni, że tutaj jest... nie ma żadnej możliwości kopania. Po prostu tak, jesteście w tym momencie uwięzieni tutaj, tak? Nawet do lawy nie możecie wskoczyć, bo to jest wszystko obudowane. Taki sposób. Dobra. Mamy tutaj takie schodki, takie pół na pół udane, powiedzmy. W ten sposób możecie sobie tak tutaj pochodzić dookoła, pooglądać tego Withera, jak on tutaj wygląda. W ten oto sposób. I troszeczkę widzę, sfejlowałem. Tak tylko troszeczkę, ale to zaraz zobaczycie dlaczego. Ponieważ tak mi się tutaj wydaje, że jest mały fail, ale to się naprawi. To się naprawi. Dlaczego fail? Ponieważ tam widać jeden specyficzny blok, dzięki któremu będzie można stąd wyjść. Ale dobra, nawet że widać ten blok. Nawet że ten blok widać tutaj. Nawet że go widać, bo tutaj właśnie będę musiał chyba zalepić czarną wełną, czekajcie, tutaj czarną wełną i... A, bo tu jest zalepione normalnie, widzicie, no to ja zapomniałem o tym, no sorry, to już się mogło zdarzyć niestety, ale nieważne. Tak czy siak, idziemy tutaj, no i nic, no po prostu mamy ścieżkę, no i co? No jak stąd wyjść? No proszę bardzo, idziemy sobie tutaj, schodzimy sobie tutaj. Tutaj również żadnej, że tak powiem, opcji tutaj nie ma, żadnych, nie wiem, drabinek, no nie wiem, dźwigni, tego typu rzeczy, ale tutaj mamy troszeczkę guziczków, które ogólnie spełniają funkcje oczywiście tylko i wyłącznie dekoracyjne. One w żaden sposób nie działają, w żaden inny sposób, nie. Te se możecie naciskać, te też se możecie naciskać, wszystko se możecie naciskać, ale tylko jeden otwiera przejście. Jest ten guziczek. Otwieracie sobie go, znaczy klikacie sobie go, idziecie sobie na spokojnie, bez pośpiechu. Otwierają się przejście. Otwiera się przejście, nieważne, które zaraz za nami się zamyka, więc trzeba naprawdę szybko tutaj wejść. No i mamy tutaj drabinkę. I jesteśmy w głowie Withera. Dokładnie tak, jesteśmy w głowie Withera. To jest takie małe, śmieszne pomieszczonko, które sobie zrobiłem. Tutaj mamy wózeczki, minecarty i troszeczkę żelaza, gdyby nam tych minecartów zabrakło. No i teraz powiedzmy chyba jedna z najnudniejszych części, ale z drugiej strony jedna również z części, która mi bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu zajęła, czyli powrót, kompletny powrót, tak, jak widzicie, tam jest cholernie długi korytarz i cała trasa, którą będziemy musieli przebyć, trwa jakieś, no prawie 3 minuty. Z tego, co jakiś czas temu sobie mierzyłem stoperem, więc naprawdę dosyć kuźwa długo. Nie spodziewałem się, że to aż tak długo będzie trwało. Muszę sobie zapamiętać, żeby tam jedną czarną wełnę uzupełnić, żeby tak to zrobić wszystko. A może nawet to jeszcze na odcinku zrobimy tak za pamięci, bo pewnie potem zapomnę. Tak więc tak to wszystko wygląda. No,
musicie mi napisać na pewno swoje reakcje tutaj, jak wam się to wszystko podoba. To jest dziwne, że kiedyś takie coś po prostu działało, a teraz samemu naciskam po prostu W i jadę. Tak więc, czekajcie, muszę sobie chyba przyciszyć dźwięki, bo podejrzewam, że może być troszeczkę za głośno te tory. Tak więc mamy jakieś 3 minutki na gadanko. O, ja sobie tak będę jechał. Mamy 3 minuty jakieś na moje gadanie. Na pewno piszcie swoje odczucia po prostu co do tej świątyni, co do tego wszystkiego, co tutaj zrobiłem. Bo naprawdę miałem mega fazę, jak to tworzyłem i chciałem, żeby wszystko było kompletnie odizolowane od czegokolwiek. Dlatego tam jest lawa, a nie woda, tak? Ponieważ przez wodę byłoby to wszystko widoczne, przez lawę nie jest to widoczne i tylko jedna kratka gdzieś tam prowadzi nas dalej w dół. Więc naprawdę jest to fajnie, myślę, ukryte. Takie sztuczne bajorko z lawą. Cóż dalej? No, było troszeczkę pracy. Było troszeczkę pracy, szczególnie właśnie z tymi mechanizmami, chociaż to one nie są jakieś skomplikowane, to jednak było troszeczkę pracy pod kątem, wiecie, żeby to wszystko fajnie działało, z takim konkretnym opóźnieniem, żeby na spokojnie sobie można było gdzieś przejść i zrobić coś, co ma się zrobić. No i tyle. I tak, i tylko tyle. I to mi zajęło tylko te 2,5 tygodnia, czy tam ile. No nie wiem, tak naprawdę nie wiem, ile czasu mi to zajęło, ponieważ ja ten projekt już realizuję od kilkunastu odcinków, odkąd praktycznie skończyłem świątynię Ender Dragona. Już kminiłem właśnie, co zrobić dalej i już jakby zbierałem po części materiały, tylko i wyłącznie po części, żeby móc kontynuować po prostu swoje gdzieś tam te projekty. Tak więc kiedyś po prostu, jak udostępnię wam save'a, będziecie wiedzieli jak dotrzeć po prostu sobie do tej świątyni, jak przez nią przejść i jak z niej wyjść. Planowałem na początku jeszcze nawet zrobić taki motyw, żeby jakiś sposób, nie wiem, dać Witherowi ofiarę i żeby on dopiero wtedy otwierał przejście, ale na tyle się na tym nie znam, dlatego nie chciałem jakoś strasznie kombinować akurat z tym zagadnieniem. Dlatego też po prostu zrobiłem to tak, a nie inaczej. I tutaj, jak widzicie, już końcówka trasy. Tu jeszcze musiałem dodać kilka tych boostów, czy tych power traili, bo niestety troszeczkę nie wyrabiały się z prędkością. No i tutaj sobie chowamy minecarta. I tutaj wychodzimy sobie w ten oto sposób. To ogólnie myślę, że jeszcze będzie zmienione. To było robione naprawdę na szybko, już na takie na nie chce mi się, bo chciałem to zrobić, żeby móc dotrzeć z powrotem do domu, ale nie miałem żadnych już materiałów, nie chciałem się nawet nic zbierać, żeby coś konkretnego zrobić, dlatego to po prostu jest z cobblestone'a i tyle. Ale jest taka mała jakby stacyjka, którą po prostu niby można dotrzeć w sumie właśnie też w drugą stronę. To jest też ciekawe. Ale no nic wam to nie da, bo będziecie po prostu w głowie Withera, tam normalnie w żaden sposób się nie wyjdzie. No wiadomo, normalnie można, tak, se przekopiesz się i tego, ale chodziło mi cały czas pod kątem tego, jakby to było zrobione, powiedzmy, na serwerze, że musisz sam przejść i nie masz możliwości w ogóle żadnej, nie wiem, kopania, właśnie podbudowania się jakimiś blokami i tym podobnych rzeczy. Więc myślę, że jak najbardziej świątynia powinna wam przypaść do gustu. O, ten zombie chyba chce się, kurde, pilgoć. Chce się pilgoć, ja mam dobry łuk, panie. To, że pada deszcz, to ci nic nie da, panie. Tak więc, w następnym odcinku szykujemy się na mega wyprawę. Nawet teraz po części moglibyśmy się na nią szykować. No i na tą wyprawę oczywiście ruszamy. Tak więc naprawdę będzie się działo. Ale jako, że mamy troszeczkę jeszcze czasu, ponieważ minut odcinka nie ma jakoś strasznie dużo, to po części sobie tą skrzynię ogarniemy. Na pewno przyda mi się crafting, na pewno przyda mi się piecyk z tych rzeczy, które tutaj akurat są. Więcej mi się, myślę, nie przyda. Raczej nie. Dobra, czyli na razie chowamy sobie tutaj crafting, chowamy sobie tutaj piecyk. Gdzie to było? Wide Shield, dokładnie. Moja tarcza, która również myślę przyda. Tutaj kończyłem sobie po gromce umarłych. Dokładnie tak, jest Smite 4, Unbreaking 2, Knockback 1 i Fire Aspect 2, więc myślę, że naprawdę kozacki mieczek. Ten sobie jakby odkładamy, a ten w sumie i tak ląduje na razie do skrzynki, nieistotne. Pan Kilow oczywiście będzie mi również potrzebny, pan Łuk również, tutaj strzała obowiązkowo. Skrzynia
Ender, po prostu skrzynia Ender Chest również mi się przyda, gdyż będę mógł o wiele więcej przedmiotów sobie pozbierać. Cóż to ja tu mam jeszcze? Pan Kill of 2 również bierzemy z tego względu, że ma Silk Toucha i przyda mi się do zbierania właśnie Ender Chesta, no i ewentualnie jakichś tam ciekawych rzeczy innych, nie wiem, może jakiegoś lodu, może coś, zobaczymy na jakie tereny trafimy, może jeszcze uda nam się w ogóle trafić na tereny nowe, zimowe i spotkamy w ogóle misie polarne albo coś, bo chyba już teraz normalnie jestem w stanie jakby spotkać te moby, jeżeli one już są dodane, bo to jest teraz snapshot i już ostatnio patrzyłem, że są nowe bloki, właśnie, które wam również chciałem w sumie teraz pokazać, właśnie. Jest dodanych kilka nowych bloków, tylko po części wiem jakie robić. Jest jeden blok, który się nazywa Bone Block, czyli po prostu blok z kości, który wygląda całkiem ciekawie. Struktura jest naprawdę fajna i dosyć drogi tak naprawdę, no bo potrzebujemy Bone Meala. Żeby mieć Bone Meala, no to potrzebujemy naprawdę dużo kości, więc myślę, że ten blok nie jest jakiś strasznie tani do zbudowania czy tam do zrobienia, ale jest naprawdę fajny. Jeszcze na razie to zbiorę. Czekaj, dobra, pyk. Okej, okay. Ja sobie tak schowam gdziekolwiek. Mamy też nowy blok, który jest zrobiony z Netherwartów. Dokładnie tak, Netherwartów, czyli tych brodawek netherowych, również całe 9 pól zapełniamy i mamy Netherwart blok, taki czerwony, trochę jak kisiel jakiś wygląda albo coś w tym stylu. No taki całkiem ciekawy, ale ogólnie dosyć dziwny. Widzę, że się go całkiem... Kurde, ja tu mam Efficiency 5, więc nawet silny blok bym powiedział. Ciekaw jestem, jaką ma odporność w takim razie na przykład na wybuchy czy coś. No całkiem ciekawy. Jest jeszcze jeden blok, którego teraz kurde nie pamiętam, bo jeszcze go chyba mogę normalnie stworzyć. Aha, czerwony, jak mamy normalnie ten nether bricki, to jest jeszcze czerwony nether brick, czyli taki całkiem czerwony, nie pamiętam tylko jak go się robi teraz, w tym momencie. I jest jeszcze jeden blok, którego chyba nie można craftować, ale można go znaleźć w netherze, co też za jakiś czas ewentualnie zrobimy, tylko będziemy musieli się przejść troszeczkę dalej na tereny, gdzie są gdzieś nowe wygenerowane. Jest blok magmy. Blok magmy, który normalnie można wykopać i używać go gdzieś tam ewentualnie do jakichś pułapek czy coś, bo on normalnie zadaje nam damage, ale normalnie go można wykopać i postawić, więc to jest naprawdę coś niesamowitego, dodatkowo gdzieś tam jako ozdoba i jeżeli ewentualnie nie będzie podpalał jakichś rzeczy, no to normalnie do domku czy coś, no picobello po prostu można sobie zrobić ozdobę, więc to jest kilka bloków po prostu, które gdzieś tam zostały dodane, plus te moby. Właśnie ten miś polarny, chyba jakiś szkielet i jeszcze kilka innych rzeczy, więc naprawdę fajnie Minecraft w dalszym ciągu się rozwija, moje kowadło płacze po prostu. Dobra, cóż mamy tutaj jeszcze? Na pewno parę jabłuszek sobie złotych wezmę, myślę, że tak z 8 złotych jabłuszek myślę, że sobie wezmę. Na pewno potrzebuję dużo żarła i teraz czy ja chcę wziąć to mięso, w sumie tutaj bym miał wtedy to samo, tutaj mam kurczak, ja to mam w tym, chleba nie, ziemniaki ewentualnie, ziemniaki z tego co pamiętam oddawają tyle samo głodu co kotlet albo podobnie, 3,5 albo 3, jakoś tak, więc chyba nie byłyby złe w sumie na taką wyprawę. Dobra, na pewno będę potrzebował troszeczkę drewna, więc wezmę sobie pół staka drewna, wiadomo, na jakieś tam pochodnie i inne takie rzeczy. Pół staka bloków węgla również myślę się przydadzą. Teraz co z tym jedzeniem, czy te kotlety? Dobra, przerzućmy sobie może w takim razie te kotlety do naszej przepalarki. I wtedy będę miał 6,5 chyba staka, tak, tych kotletów, więc naprawdę... Konkretna, myślę, ilość, która powinna mi na razie starczyć. Ja zawsze zapamiętam, gdzie mam dać od góry chyba, tak? To było... Od góry, tak, bo zawsze jak uruchamiam tą maszynkę, to wtedy mi się lekko przycina. Tak więc tu się wszystko już będzie przepalać. A my mamy chwilkę, żeby gdzieś tam pogarniać troszeczkę innych rzeczy jeszcze do tej skrzyni. No, po prostu pójdę na tą wyprawę w pełni, że tak powiem, opancerzony, przygotowany pod każdym chyba możliwym względem, więc to nie będzie taka kompletnie, nie wiem, taka jakby YOLO przygoda, po prostu lecimy sobie przed siebie, tylko jednak będę przygotowany na różne, wiadomo, rzeczy, żeby to nie było tak, że sobie pójdę i nagle zginę, bo byłaby szkoda ogólnie.
Czy ja chcę brać pana toporka? No efficiency ma to 5, sharpness tutaj 5, to jest na jakieś takie, nie wiem, ale bym musiał coś, kurde, bardzo, bardzo konkretnego spotkać, i żeby się z tym bić na przykład. Więc raczej uważam, że nie jest to konieczne. Dobra, jedzenie będziemy mieli. Miecz będzie. Kilof, drugi kilof na ten. Łuk. Crafting, piecyk. Ender chest. Tarcza. No, tutaj sobie damy bloki, tutaj damy sobie jedzenie. Tutaj będą złote jabłka, tutaj będą kotlety. Co ja tu jeszcze mogę chcieć? No to chyba będzie wszystko tak naprawdę z tych rzeczy, które gdzieś tam potrzebuję. Jeszcze ewentualnie sobie tylko zbrojkę muszę przebrać. To pyk, idziemy do naszej jakby przebieralni, można by powiedzieć. O, cyku, cyku, dobra. Ubieramy sobie zbrojkę. Ona powinna bardzo długo wytrzymać man breaking na poziomie 3, więc ewentualnie gdzieś tam ten hełmik sobie za jakiś czas może się zniszczyć czy coś, ale chestplate jak najbardziej jeszcze wytrzyma. Spodnie również. No i buty również nie są w złym stanie, więc myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu. A tą zbrojkę sobie w sumie tu założę. A co? O, proszę bardzo. Niech będzie. Dobra, więc mamy to. Mamy zbroję, mamy żarcie, mamy jedzenie, mamy narzędzia. No naprawdę jest masę rzeczy, które mamy. I teraz, tak jak wam to właśnie mówiłem już jakiś czas temu, w jaki sposób będziemy jakby szukać tej dżungli, to myślę, że udamy się właśnie do portalu, który nas tam teleportuje niedaleko sawanny i pustyni, i myślę, że wtedy gdzieś powinienem znaleźć dżunglę. Chyba że dżungla nie jest koniecznie w takiej jakby strefie klimatycznej w Minecrafcie, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, w takim razie myślę, że to będzie na tyle. Ten odcinek jeszcze nie będzie nie wiadomo jak długi, ale zapewniam was, że następne będą nieco dłuższe, z tego względu, że naprawdę będzie, myślę, się działo, jeżeli chodzi o podróże. Będziemy troszeczkę na pewno uzupełniać sobie surowców, bo jak widzicie, złota nie mam prawie nic, żelaza mam troszeczkę, ale też mogłoby go być, myślę, zdecydowanie więcej. Jedynie chyba na diamenty nie narzekam, bo diamentów jakoś strasznie często nie używam. Ewentualnie do jakiejś budowli w przyszłości może, kurde, pójdzie, nie wiem, wykosztuje się totalnie, zrobię najdroższą budowlę, jaką tutaj zrobiłem, bo na razie najdroższą była moja podniebna cytadela, więc wtedy ewentualnie z diamentów sobie zrobię, a co zrobię z diamentów, kuźwa, z lapisu, z emeraldów, wszystkiego, nie wiem, zrobimy sobie jakąś komnatę z dupy jakąś tam, nie wiem, co można było zrobić, to możecie ewentualnie pisać w komentarzach. Tak więc piszcie jeszcze raz, co sądzicie o tej mojej całej świątyni Witherowej, bo naprawdę jestem ciekawy, jak zareagowaliście na to wszystko. Myślę, że pozytywnie, a jak pozytywnie, to się zresztą okaże w komentarzach i w łapkach i wszystkim innym. Zapraszam was na kolejny odcinek, który już będzie bardzo niedługo. No i to tyle. Trzymajcie się i do następnego razu, ludziska. Pa, pa!